I want to congratulate the Torun team. You have built a great basketball team here with many quality players, and it's going to be always tough to come and visit here. So congrats for them for the victory. Dziękujemy bardzo za, gratulujemy bardzo Toruniowi za spotkanie i że wiedzieliśmy, jak tutaj przyjechaliśmy, że będzie to dosyć ciężkie spotkanie. Ale gratulujemy za From our team, you know, I have to also be pleased with the effort we came in. You know, we didn't come here to watch, we came here to fight for the win. Unfortunately, it was not enough to have tonight, but it's something we can build on. Niestety nie udało nam się dzisiaj wygrać, ale przyjechaliśmy tutaj z bardzo dużym zaangażowaniem, żeby walczyć i żeby pokazać naszą siłę, ale niestety nam nie wyszło i też jestem bardzo dumny z mojej drużyny, że przyjechali tutaj z bardzo dobrymi intencjami. To be honest, we had amazing week with every day brought us some problem, every day when we prepare for this week, and somebody's sick, somebody's a little injured, this and that, and I was really worried, you know, how we come, but it showed that even we are having problems, you know, that we have characters in the team. We just need to win games, you know, to get the confidence for the team, and that's the next thing we have to do. Ten tydzień był bardzo trudny dla nas, ponieważ mieliśmy problemy, że nasi zawodnicy albo byli chorzy, albo mieli jakąś kontuzję i no nie był to prosty tydzień, ale też pokazuje to, że nie przyjechaliśmy tutaj z głowami na dół, tylko przyjechaliśmy z głowami do góry, żeby walczyć i żeby pokazać, że jest nas stać na coś i żeby pokazać, że potrafimy walczyć. Okay, dziękuję. I want to one more time, you know, wish all the best for Torun, for you know, becoming challenges, and for sure, you know, I hope it's your year this year. Could you say your opinion about this game? Okay, I'm not going to talk about Torun. You know, they win, they get the point, they show how to play 40 minutes, you know. So there's nothing to say about them, but you know, about us, I'm here 3 days. So basically, you know, in those 3 days we have good practices, in my opinion, you know. And I think we played 30-35 minutes good, but we need to be solid 40 minutes, you know. And I think we just can get this in a hard practices, you know. So we got 1 week for the next game. And no, I came from Lithuania, you know, my goal is just to win, you know. I don't want to do numbers, nothing. I just want to, you know, bring good energy, you know, just be like a glue stick, everybody, you know, because we're not that talented to win, you know, somebody alone, you know. We gotta play like a team, and in the first part, for sure, I seen very good things, you know, solid, sharing ball, everything, you know. So if we keep going in that way, and I think we can get this in the good practices, for sure, I'm guarantee we'll win the games. Guarantee. That's going to be really brief. No, but in my opinion, so in his opinion, it's that, oh, Boże, przepraszam. Jego opinii jest to, że grali bardzo dobrze przez 35 minut, ale muszą grać przez 40 minut bardzo dobrze. Jest tutaj tylko 3 dni, ale mają teraz tydzień do przygotowania do następnego meczu, więc mam nadzieję, że się zgrają i że będzie to bardzo dobry, intensywny tydzień. Jest zadowolony, że jest potencjał, ale ma nadzieję, że ten tydzień więcej da niż te 3 dni, które tutaj były. Więc first, I would like to congratulate to the guys to play. We expected very tough and hard game, and it was. They have good team, they play strong, and I think we reacted well, especially in second half. We played much better in defense. We didn't allow them to use what they are very good at, especially today and right now. They have more guards, so they can attack more from the outside. I think that, like I said, especially second half, we played well, we control defense, we shared the ball well in offense. I mean, maybe only last two, three minutes when more or less was over, we didn't play so smart as we should to finish the game, and we must play all 40 minutes. And I would also like to thanks to
our fans to cheer us, to give us this extra energy in the second half. Rozumiem, dobrym zwyczajem nie będziemy tłumaczyć, wszyscy wiedzą. Pytanie do Damiana, nawet nietypowe pytanie, ale bardzo ciekawe. Czy zawodnik z Twoim doświadczeniem ograny już na tak wysokich poziomach koszykarskich odczuwa jeszcze tremę przy debiucie w nowej drużynie? Znaczy powiem tak, że trema zawsze jest z nami, nieważne czy debiutuję, czy już jestem, powiedzmy, jak grałem wcześniej kilka lat w Polsce. Także to jest zawsze i to jest, myślę, że to nas nakręca czasami pozytywnie, czasami negatywnie. Ale mówię, cieszę się, że wyszedłem, pokazałem się. Jeśli chodzi o ocenę, no to trzeba będzie zapytać trenera. Myślę, że dużo mam cegiełkę do tego zwycięstwa, ale tak gratulacje należą się całej drużynie, bo mimo nie za dobrej pierwszej połowy pokazaliśmy naprawdę w drugiej połowie charakter i wyciągnęliśmy ten mecz na zwycięstwo. Dopiero parę dni z drużyną. Jak tak Twoim okiem wygląda polski cukier Toruń w styczniu 2009 roku? Jakie są najsłabsze, a jakie są najsilniejsze strony tej drużyny? Myślę przede wszystkim, że ten zespół wygląda bardzo dobrze. Jest ambitny, jest skory do pracy i na treningach, i widać to na meczach. Zespół, który dzieli się bardzo dobrze piłką w ataku. No, zawsze można znaleźć minusy, tak jak w tym meczu. No, w pierwszej połowie nie graliśmy naszego założenia, jeśli chodzi o pick and roll, o grę 1 na 1, co skutkowało tym, że trener był cały czas w meczu, ale mówię, no, to są małe rzeczy, które tak naprawdę z dnia na dzień można poprawić, z meczu na mecz można usunąć te mankamenty. Pytania jakieś? Jak trener ocenia pierwszy mecz Damiana ze zespołem? I think, like I already said, that he for sure he gives an extra strength, he gives experience. But the most important thing is that we play together as a team. And I think that even during the practices, he started to feel our team, our players feel him also good. We saw it some good team moves already today in the first game. I think it was maybe better than we could expect for player to play first game, and I'm not talking about scoring points or making rebounds, but playing inside of the team, with especially with sharing the team, with good relationship with others on the floor, good communication also in defense. Also he was, you know, like before he came here, he played different roles in defense, and he only had a few days to adjust, and I think that he adjusted really well, and that from game to game, we will be stronger as a team together with him, and this is the only important thing, because this is the only way to win next game or whatever you want to win. Panie trenerze, żeby zapytał już o następny mecz. Czego się pan obawia? Ja wiem, mocne strony Anvilu szczególnie pan dostrzega w tej chwili. Mówię już o derbach, które są w wiosek, kibiców żyją tym meczem. Chciałem zapytać. For me this is very simple. This is big derby. It's not just derby in Poland, it's just also local derby here. And no matter what, no matter who is on the floor, I think that we will see a lot of good moves, fighting on the floor. You know, right now I don't want to analyze them here. This is for us to prepare on the game. For sure they have experience, they are a good team, they also got some extra experience now playing in Europe. They have a very big rotation, but from tactical point of view, first, as I said, we'll analyze this with the team, and then I don't want to think now after, you know, before we finish with this, everything about them. Zarobić też trochę mecz trenerów, bo pamiętam taką wypowiedź trenera Igora Mikicicza, w jakimś meczu, właśnie jak panu mówił, że jest pan takim trenerem, którego trudno zaskoczyć. A wiadomo, że Igor Mikicic potrafi przygotować na poszczególny zespół pewne pułapki taktyczne. Czy to może być, tak już ograniczając się do pana i do Igora, decydujący czynnik w tym meczu? If this would be game against between us, then we would play 1-1. I believe only in team. It's not about me, it's not about players, but it's about us as a team together.
of course they will try to see from their point of view. If we have some weaknesses, they will probably try to attack them. They will try to use their strength against us. Same thing we will try to do. Then it's also about execution, and this is important. And execution we can only do together as a team. It's not about either me, because you know, either we can play a 1-1 or we can draw some things or play chess. You know, when you always, like, this is basketball. When somebody makes some move, you must react on the move, and that's how it is. But it's all together. You know, either me or him, we can have you know, whatever solutions that we want, but in the end it's about execution, and we must prepare players that they will execute those ideas, and then they must execute it there on the floor, and this is a teamwork. It's not either I'm not important in the story, only us as a team, and this is what I believe, nothing else. I mean, about first match, but nie wcześniej, nie wydarzy się twoje wydarzenie Ekstraklasie, a pierwszy rzut oka, coś co się zmieniło, rzuciło ci się w oczy? Znaczy, powiem tak, przede wszystkim się bardziej się twarda zrobiła koszykówka, bardziej fizyczna w Polsce, bo pamiętam jak wyjeżdżałem, no to nie chcę tutaj nic mówić o sędziach, ale dużo więcej było gwizdania kontaktu. Teraz naprawdę widać, że pozwalają na dużo większą fizyczną grę i to jest to, co też dużo grałem w Turcji, gdzie tam jest naprawdę bardzo fizyczna gra. I cieszę się, bo myślę, że to pozwala na naprawdę sprawdzenie zawodników, jak to każdego zawodnika umiejętności, jak i daje szansę na szybszą grę. Też wiadomo, że nikomu nie trzeba też podkreślać, że jesteś w szerokim kręgu zainteresowania reprezentacji. Ta gra w Polsce to dla ciebie bliżej reprezentacji niż gra w Turcji, czy nie patrzysz? Nie, to nie patrzę. Ten wybór był już zdecydowanie, może powiem to tak, no, ten wybór nie był kierowany tym, że będę grał w reprezentacji polskiej, powiem tak. A teraz znalazłeś się przy nowej karze, to jakby piłeś na raz po twojej stronie. Znaczy tak, na pewno będę rozmawiał o tym z trenerem Mike'em Taylorem i zobaczymy. No, tak jak powiedziałem wcześniej, no, ten zespół reprezentacji już naprawdę się zbudował na silna. Widać to było po ostatnich meczach i myślę, że nie potrzeba na razie zmian, żeby po prostu czegokolwiek nie poprzeć na drugim czasie. A był zaskoczony tym powołaniem? Czy... Znaczy ja też znam trenera Mike'a Taylora i on po prostu cały czas wierzy, że w każdego zawodnika i każdemu chce dać szansę. Także myślę, że wybiera 24 najlepszych zawodników i wtedy będzie miał po prostu wybór, tak? No to proste pytanie, czy to zgrupowanie pojedziesz? Znaczy nie, ja już tak jak powiedziałem wcześniej w wywiadzie, no postanowiłem, że już nie.